Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dziś na film o marce Hermes. Marka, którą darzę szczególną miłością i po prostu uwielbieniem. Uwielbiam tą markę i mam nadzieję, że w tym filmie również do Was ją przekonam. Będziemy konkretnie rozmawiać o paskach Kelly, natomiast chciałabym też z Wami podyskutować o polityce marki, o troszeczkę przypomnę tutaj Wam historię marki i tak naprawdę nie będę już przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Słowem wstępu chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli interesujesz się markami luksusowymi, ubraniami świetnej jakości i dążysz do prawdziwej klasyki i szyku w swoim życiu, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, na pewno znajdziesz tu mnóstwo wskazówek, mnóstwo historii mody i mnóstwo luksusowych marek. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała tutaj czegoś o historii marki, ponieważ marka Hermes jest na rynku od 1837 roku. Wyobrażacie sobie, jaki to jest kawał czasu i historii? Dla mnie jest to coś absolutnie niezwykłego. Jestem tak wdzięczna i szczęśliwa, że mogę być poniekąd częścią tej historii, że mogę doświadczać tej marki, że mogę w niej kupować i dla mnie, jako miłośniczki dóbr luksusowych i historii marek domów mody, jest to coś absolutnie niezwykłego. Bardzo cieszę się również, że mamy już w Polsce butik marki Hermes i możemy osobiście tego wszystkiego doświadczać, nie tylko na wyjazdach, nie tylko przy pomocy personal shopperów, ale naprawdę możemy wejść do tego sklepu, poczuć jego niezwykły klimat. Moim zdaniem obsługa w warszawskim butiku jest naprawdę bardzo miła, pomocna. Byłam tam kilka razy i za każdym razem uzyskałam fachową pomoc. Także ja nie mam absolutnie żadnych zarzutów, ale też podchodzę tak do życia, że jeżeli my przychodzimy do kogoś z takim otwartym sercem, z czystą kartą, to dlaczego ktoś miałby być dla nas złośliwy? Także z tym mam bardzo przyjemne doświadczenia i powiem Wam szczerze, że najbardziej lubię właśnie taką opcję zakupów bezpośrednio, samodzielnie w butiku. Natomiast dziś będziemy skupiać się na paskach Kelly i tych pasków niestety nie udało mi się kupić samodzielnie. I już Wam mówię dlaczego. Cała historia zaczęła się w ogóle od tego, że w ogóle zakochałam się w tych paskach już jakiś czas temu, to już było ponad rok, dwa lata temu. Ja tak naprawdę cały czas wzdychałam gdzieś tam do nich, bo to jest taki element, który niesamowicie podkręci każdą Waszą stylizację i jest no tak przepiękny, elegancki element stroju, że czekałam po prostu powiedzmy na odpowiedni moment, kiedy sama już też będę gotowa wydać taką sumę na kawałek skóry, bo jest to tylko pasek, to nie jest torebka, to nie są buty, to jest tylko pasek. Natomiast jak to się stało, że w końcu mam dwa? To jest też dobra historia, ale wróćmy od początku. W ubiegłym roku, w 2021 roku, kończyłam swoje urodziny. Właściwie miałam po prostu urodziny. Miałam po prostu urodziny i chciałam sobie sprawić właśnie ten pasek. Moje urodziny są w listopadzie, dlatego już na samym początku listopada, 1 czy tam 2 listopada, stawiłam się w butiku. Wiedziałam, że z tymi paskami na pewno nie będzie łatwo, ponieważ są produkowane w raczej ograniczonej i limitowanej ilości. Ale poszłam tam z takim nastawieniem, że kurczę, na pewno mi się uda. Do tej pory wszystko udało mi się kupować od ręki, więc czemu teraz nie? I słuchajcie, był jeden pasek Kelly, więc miałam okazję zobaczyć go na żywo, przymierzyć, co było też świetnym doświadczeniem i jakby utwierdziło mnie w przekonaniu, że właśnie tego chcę. Natomiast był to pasek w skórze krokodyla. Ja takiego paska nie brałam w ogóle pod uwagę, to nie jest mój styl, nie interesują mnie też takie rodzaje skóry. Także po prostu go przymierzyłam, zobaczyłam jak wygląda przy mojej sylwetce, przy moim stylu i po prostu się zakochałam. Obsługiwała mnie przemiła pani, która powiedziała, że zapisze mnie właśnie do listy oczekujących na pasek czarny, skórzany ze złotą klamrą. Trochę się tu już uśmiecham, bo jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie z czym ostatecznie skończyłam. Natomiast nie będę tutaj zdradzać wcześniej. No i moi drodzy, miał ten pasek przyjść tak w około 2 tygodnie, natomiast pani zaleciła mi również to, abym patrzyła na stronę internetową, ponieważ może tam się pojawi. Miałam w ogóle, słuchajcie, od początku ogromny dylemat, jaki pasek chcę, czy ze srebrną klamerką, czy ze złotą klamerką. Z jednej strony mam tej biżuterii jednak srebrnej znacznie więcej u siebie, natomiast powiem Wam, że jednak srebro jest takie, moim zdaniem, w przypadku tych pasków, takie szlachetne, przepiękne i takie stonowane. Natomiast zdecydowałam się ostatecznie na złotą klamrę, czarny pasek, mówię, to jest klasyk, zawsze będzie mi się podobał. Zresztą w ogóle ten pasek, ten model to jest taka klasa, że jeżeli jeszcze go nie znacie, to jestem przekonana, że się w nim zakochacie. I wracając.
Wróciłam z takim podekscytowaniem, pozytywnym nastawieniem. Mówię, o kurde, na pewno będzie szybko ten pasek. I czekałam tak tydzień, dwa, dzwoniłam, przypominałam się. Właściwie chyba tylko raz zadzwoniłam, spytałam się, czy może jednak się pojawił już wcześniej. Mówili mi, że nie, więc ja to rozumiem, bo słuchajcie, te wszystkie rzeczy wykonywane są ręcznie, więc ja jestem świadoma tego, że po prostu trzeba na nie cierpliwie czekać. Natomiast regularnie odwiedzam też stronę internetową, właśnie z nadzieją, że na ten pasek trafię. I przez ostatni czas, przed moimi urodzinami, było tak, że ja na stronę zaglądałam co godzinę, co dwie godziny, naprawdę z ogromną częstotliwością. I któregoś poranka obudziłam się, i coś mnie tak natknęło, wiecie, czasem kobiety mają taką intuicję i mówię, wejdę na tą stronę, coś czuję, że jest. I słuchajcie, był, ale czarny ze srebrną klamerką. I na początku mówię, nie, to nie jest to, czego szukałam, ale wiecie co? Jak wyszliśmy z butiku, to powiedziałam od razu do mojego chłopaka, wiesz co, mogłam wziąć jednak czarny ze srebrną klamerką, ponieważ chciałabym w przyszłości jeszcze do kolekcji dokupić sobie złoty, to jest kolor właściwie brązowy, ale w Hermes nazywany jest złoty. Właśnie kolor paska brązowy ze złotą klamerką, więc miałabym i srebro, i złoto. Ale mój chłopak mnie odwodził też od tego pomysłu, mówi, że złota klamerka na początek będzie idealna, a potem już będę sobie dokupywała różne wersje tego paska. No i natomiast, słuchajcie, coś tak mnie podkusiło. Mówię, kurczę, ten pasek jest tak rzadko dostępny, ja po prostu muszę wykorzystać tą okazję, że on jest. I właściwie oglądałam później zdjęcia. Naprawdę to srebro w tym pasku mi się niesamowicie podoba. I wiecie co, zamówiłam po prostu ten pasek i mówię, okej, jeżeli ta pani do mnie zadzwoni w najbliższym czasie, to ja po prostu zwrócę ten, ale będę miała już, wiecie, taki spokój troszeczkę, że ten mój prezent urodzinowy już jest. Kiedy zobaczyłam ten pasek na stronie, miałam tak naprawdę jakieś 2-3 minuty na podjęcie decyzji, bo wiedziałam, że wyprzeda się od razu. I w ogóle historia jest jeszcze taka, że nie udało mi się kupić tego paska od razu, bo on się wyprzedał, ktoś kupił go po prostu przede mną. I ja już wiecie, o, to było o 6:30 jakoś. I ja mówię, kurde, no znowu mi się nie udało, jak ja mam zdobyć ten pasek? Już wiecie, tak trochę zaczęłam świrować na punkcie tego paska, bo tak bardzo chciałam go mieć na urodziny. Ale mówię, okej, spokojnie, będę odświeżać stronę, może jeszcze się pojawi. I pojawił się o 7:00. Nie wiem, czy komuś nie przeszła płatność, czy po prostu dodali jeszcze jeden ten pasek. I wtedy mi się już udało, także moi drodzy, warto wstawać rano. Nie tylko ze względu na taki fenomen poranka, ale też można upolować coś, o czym się marzyło. I zamówiłam ten pasek i on przyszedł i powiem Wam, że naprawdę jest przepiękny. Paski Hermes przychodzą właśnie... Oczywiście w tym przepięknym pomarańczowym pudełku. Do tego mamy taki woreczek przeciwkurzowy. I mamy pasek, który również tutaj jest zabezpieczony takimi dwoma malusieńkimi woreczkami. Sam pasek jest wykonany po prostu przepięknie. To jest, moi drodzy, dzieło sztuki. Moim zdaniem marka Hermes to tak naprawdę... To jest po prostu sztuka, którą my nosimy na co dzień, która jest dla nas użytkowa, którą my się możemy cieszyć. Ja po prostu uwielbiam tą firmę. Zresztą nie tylko uwielbiam markę Hermes, ale doceniam też bardzo inne marki luksusowe. Natomiast nie oszukujmy się, że w przypadku marki Hermes ta klasyka, ta stałość jakby w kolekcjach jest cały czas na tym samym poziomie. Jeżeli sobie prześledzicie pokazy mody, to jednak Hermes jest zawsze taki mniej więcej stały, zawsze jest w tym samym klimacie, zawsze jest tam pełno takiej gracji, elegancji, a jednak różne marki teraz tak po prostu szaleją, widać, że wychodzą znacznie też do młodszych odbiorców, co jest oczywiście też fajne. No ale już Wam pokażę może ten pasek. Będzie tu mnóstwo przebitek, więc ja nie będę tutaj nim wymachiwać w tym momencie przed kamerą, ale jest on naprawdę przepiękny. Jest on tak przepięknie, dokładnie wykonany, że nawet ja, osoba, która wszędzie znajdzie jakąś wadę, ja nie potrafię znaleźć żadnej wady w tym przypadku. Jest to coś, słuchajcie, co ja będę miała prawdopodobnie do końca życia. Nie jestem natomiast pewna, wiecie co, zapomniałam sprawdzić już, a teraz nagrywam i nie chcę przerywać, bo wiem, że w przypadku złotego paska, który zaraz Wam również pokażę i opowiem, jak to się stało, że mam w końcu dwa, tutaj to nie jest pozłacane, ale wydaje mi się, że to jest platyna albo srebro. Wydaje mi się, że to jest platyna, wiecie co? Ale upewnię się i dam Wam znać w komentarzu. Także ja rozumiem, że cena tego paska dla niektórych może się wydawać absurdalna, ale szczerze mówiąc, jeżeli miałabym wydać
na pasek z wielkim logo Gucci, którym w mojej opinii jest tak przereklamowany i tak tandetny. Bardzo przepraszam, jeżeli go macie, jeżeli go kochacie, to to jest najważniejsze. Natomiast jest on tak niesamowicie oklepany. Moim zdaniem nie ma nic wspólnego z taką klasą i elegancją. I sama osobiście mam pasek z wielkim logo i szukałam już czegoś innego, bo to logo męczy po czasie. Jeżeli dążycie do czegoś troszeczkę innego, mnie już nie cieszą takie właśnie mocno widoczne loga. Lubię, jak coś jest bardziej skryte, nie każdy wie, co to jest. I to mi się bardzo podoba w tym pasku, że jeżeli ktoś nie wie, że to jest marka Hermes, to po prostu nie wie, nie ma pojęcia, myśli, że to jest zwykły pasek, a to jest małe dzieło sztuki. No i dobrze, rozgadałam się o tym pasku. I teraz jak to się stało, że skończyłam z dwoma paskami? Moi drodzy, było to tak, że robiłam dla Was przegląd takich nietuzinkowych, ciekawych prezentów na święta. I właśnie chciałam Wam pokazać jako przykład filiżanki, że możecie komuś podarować przepiękną filiżankę z porcelany, nieważne jakiej to będzie marki, po prostu żeby to była taka ładna filiżanka, umilała nam codzienność. I weszłam właśnie na stronę marki Hermes i mówię, a spojrzę sobie jeszcze na te paski, tak z czystej ciekawości. I wiecie co, ja w ogóle tego nie planowałam, ale na stronie pokazało się coś, co już w ogóle prawie nigdy nie jest dostępne. I po prostu sama się z siebie śmieję. Ale tak, skończyłam z drugim paskiem. Natomiast powiem Wam, że on jest jeszcze piękniejszy i ja miałam ogromne wyrzuty sumienia, jak kupiłam drugi pasek, tak naprawdę w niewielkiej odległości, bo ten czarny kupiłam sobie na urodziny, przepraszam, a ten kupiłam sobie na święta. Także miałam ogromne wyrzuty sumienia na początku, ale jak ten pasek przyszedł i jak pokazałam go też w ogóle mojemu partnerowi, który też uwielbia markę Hermes, nie jest może klientem, bo to nie jest taki za bardzo jego styl, żeby kupować w takich markach, ale bardzo ją docenia i też uwielbia. I ja po prostu zaczęłam przymierzać ten pasek, to jest, powiem Wam szczerze, ten jest jeszcze piękniejszy ze względu na ten kolor. Ja mam ogromną słabość do tego koloru gold w marce Hermes. Mam też właśnie klapki w tym kolorze, marzę o torebce Birkin w tym kolorze, o Kelly może też, ale na razie o Birkin. I jest to coś po prostu przepięknego. To jak to wygląda do bieli, do czerni, do karmelów, do beżów, do innych kontrastujących kolorów, to jest poezja, moi drodzy, poezja. Jeżeli chcecie sobie kupić jeden pasek Kelly, to wybierzcie ten, jeżeli macie taką tonację jaśniejszą w swojej szafie, bo robi on ogromną robotę w stylizacjach. A teraz uwaga, najlepszy moment tej historii jest taki, że dwa dni po otrzymaniu tego paska zadzwoniła do mnie pani z butiku Hermes, że mój pasek przyszedł. Także na szczęście już nie kupiłam kolejnego trzeciego. No po prostu ktoś inny sobie taki prezent na święta sprawił, bo on przyszedł jakoś tak chyba tydzień przed świętami właśnie. Także jestem bardzo wdzięczna pani z butiku, że do mnie zadzwoniła, ale słuchajcie, trzeci pasek to już byłby absurd. Szczególnie, że mam już czarny i nie potrzebuję absolutnie drugiego czarnego. I powiem Wam, że finalnie cieszę się, że skończyłam z dwoma paskami, ponieważ one są w zupełnie innym stylu. One pasują mi do zupełnie innych rzeczy i tak naprawdę wykorzystuję je zarówno do sukienek, do spodni, do spódnic. Są bardzo uniwersalne i coś, co uwielbiam w tym pasku i czemu tak naprawdę wybrałam właśnie Kelly jako taki pasek, który chciałabym sobie kupić, który uważam, że jest bardzo ponadczasowy, to jest fakt taki, że tutaj macie regulację. I tak naprawdę nie ma na rynku pasków, które dobrze pasowałyby do mojej talii. Ja mam w talii tak około 60 cm, więc absolutnie niemożliwe jest znalezienie paska. Znalazłam właśnie w Louis Vuitton pasek, ale musiałam dorabiać w nim dziurki. A poza tym to tak naprawdę, jeżeli macie standardowy pasek, to ta jakby, jak nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jeżeli go zapinacie, to wtedy Wam jakby ta reszta tego paska tak zwisa po prostu. Wiecie, nie ma takiego takiego zapięcia jak tutaj, tylko jest takie zwykłe i nadmiar tego paska wygląda nieestetycznie, często nie ma jakiejś szlufki, żeby to złapać i po prostu mi się to nie podoba. Dlatego zawsze szukam pasków, które tak naprawdę tylko te chyba mają taką regulację albo są takie chowane wewnątrz, że ta reszta tego paska nie jest na zewnątrz, tylko wewnątrz, tak jak w przypadku właśnie Louis Vuitton. I co chcę powiedzieć? Tutaj macie tą regulację od 60 cm,
albo nawet ciut mniej, może to jest nawet 55 do aż 90 cm. Więc jest to bardzo, bardzo dużo. Możecie spokojnie używać go jako takiego dodatku do talii, na biodra, na każdą wysokość swojego ciała, na jaką chcecie, bo on się po prostu dostosuje. Na początku nie mogłam w ogóle zrozumieć mechanizmu dostosowywania tego paska. Słyszałam też takie opinie, że to z tyłu nieładnie odstaje, natomiast w moim przypadku nic się póki co nie dzieje. A mechanizm jest bardzo prosty, ponieważ po prostu przesuwamy sobie jedną stronę i dostosowujemy drugą stronę. I po prostu tak to wygląda. I tylko w taki sposób z tym paskiem działamy. Jest to naprawdę proste i takie, moim zdaniem, intuicyjne, jeżeli już właśnie wiemy co i jak. I tak, moi drodzy, to była historia o prawie trzech paskach, z którymi skończyłam. Natomiast jeżeli znacie markę, jeżeli jesteście fanami marki lub dopiero chcecie coś kupić, to chciałabym też powiedzieć, że naprawdę kupujcie, jeżeli tylko możecie, bo jest to marka z taką historią, jest to marka, moim zdaniem, legenda, która absolutnie nigdy nie zejdzie z rynku. Jest to marka z ogromną klasą, marka, która ma w sobie mnóstwo elegancji i to czujecie na każdym kroku. To nie jest marka, która krzyczy logo. Oczywiście możecie znaleźć jakieś pojedyncze elementy z logo, na przykład te słynne paski z klamrą w kształcie literki H. No natomiast możecie też wybrać coś tak pięknego i zupełnie nie rzucającego się w oczy, jeżeli chodzi o logo, a uwierzcie, że niesamowicie przyciąga to wzrok, bo jest to właśnie po prostu coś bardzo wyjątkowego. Dlatego zachęcam Was, jeżeli macie na oku jakiś pasek z dużą klamrą, to nie idźcie na taką łatwiznę. Ja rozumiem jakby to krzyczenie logo, ja też mam niektóre elementy w swojej szafie z logo, ale akurat w przypadku paska naprawdę polecam Wam coś takiego, co będzie Wam pasowało w tym momencie i będzie Wam pasowało za 10 lat i za 20 lat. I to jest właśnie coś takiego, także jestem bardzo wdzięczna. Już mi przeszedł ten kat zakupowy zupełnie. W końcu wiecie, na koniec dnia każdy z nas pracuje na swoje marzenia. Ja i tak kiedyś chciałam kupić drugi ten pasek, oczywiście jakoś w przeciągu innych kolejnych lat, nie od razu, ale jeżeli nadarzyła się okazja i mam świadomość, jak ciężko jest zdobyć te paski, to cieszę się, że po prostu je mam. Jeżeli chodzi o ceny, wszystkie ceny dostępne są na stronie hermes.com. Tam możecie również zmienić walutę na złotówki. Także zostawię Wam link do tego paska, jeżeli jesteście zainteresowane. Nie mogę powiedzieć na razie o jakichś takich szerszych wadach w użytkowaniu, bo użytkuję je dopiero 2 miesiące, więc jest to zdecydowanie za mało, aby wyrazić jakąś taką swoją opinię, jak on się starzeje. Natomiast troszeczkę poznałam już markę Hermes i myślę, że jest to najwyższa możliwa jakość, która będzie mi służyła przez wiele, wiele lat. Tak jak widzicie na moim Instagramie, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to serdecznie Was zapraszam. Ja te paski tak naprawdę wykorzystuję teraz do każdej stylizacji. Uwielbiam je, są naprawdę przepiękne i powtórzę się jeszcze raz, ale warto to podkreślić, że jest to coś naprawdę pięknego, eleganckiego i ponadczasowego. To nie jest chwilowy trend, to jest pasek, który zostanie z Wami prawdopodobnie przez całe życie. Jest to też świetny zakup, jeżeli myślicie o tym w takiej kategorii może troszkę bardziej inwestycji, bo te ceny w Hermes oczywiście wzrastają z roku na rok i poza tym jest to też ciężko, bardzo ciężko dostępny model, także jeżeli chcecie kupić coś takiego, na czym na pewno nie stracicie, to jest właśnie, myślę, dobra opcja. Nie przedłużam już, moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tego modelu paska, odnośnie butiku Hermes, procesu zakupów, to proszę dajcie mi znać w komentarzach, na wszystkie jak zawsze odpowiem. Jeżeli też chodzi o zakupy przez stronę internetową, to jest to naprawdę bardzo proste, przesyłka dociera do Was w około 2-3 dni robocze, więc jest to naprawdę szybko, biorąc pod uwagę, że jest to wysyłane z Paryża. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia!